Tomasz Kaczyński, dzień dobry. Zapraszam na magazyn Gminy Lubicz w Radiu Toruń. To jest zdecydowanie budżet inwestycyjny, mówił wójt Marek Nicewicz podczas sesji budżetowej. W przyszłym roku gmina Lubicz wyłoży na inwestycje ponad 30 milionów złotych. Dochody budżetu gminy Lubicz w 2024 roku wyniosą przeszło 133 miliony 28 tysięcy złotych. Wydatki przekroczą 139 milionów 33 tysiące złotych. Aldona Peregonczuk, przewodnicząca Komisji Samorządu Rozwoju i Budżetu Gminy na sesji 15 grudnia, tak oceniała zaproponowany przez wójta projekt budżetu. Planując środki, kierowano się zasadą celowości i uzyskania jak najlepszych efektów. Przy wyborze zadań inwestycyjnych brano pod uwagę w pierwszej kolejności zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, z możliwością dofinansowania ich ze źródeł zewnętrznych. Projekt jest bardzo inwestycyjny, ponieważ na inwestycje przeznaczono ponad 29 milionów 146 tysięcy złotych. Wszystkie inne wymagane opinie również były pozytywne. Od samego początku kadencji staram się jak najwięcej pieniędzy przeznaczać na inwestycje, ponieważ to one zapewniają rozwój gminy, stwierdził wójt Marek Nicewicz. Zapisane w uchwale budżetowej ponad 29 milionów złotych to rekordowa w historii gminy suma na wydatki inwestycyjne, ale już w dniu sesji wójt informował, że ta kwota znacznie się powiększy, przekraczając 30 milionów złotych. Dzień przed sesją okazało się, że prawdopodobnie otrzymamy dodatkowe 7 milionów złotych na utworzenie Centrum Usług Społecznych, zdradził wójt. Warto dodać, że startu w tym trudnym konkursie wojewódzkim, w którym można było zdobyć pieniądze na CUS, podjęło się tylko 21 gmin. 7 przyznano dofinansowanie, a gmina Lubicz znalazła się na pierwszym miejscu. Ale wróćmy do budżetu. W wykazie inwestycji na przyszły rok znalazły się m.in. budowa drogi gminnej od ulicy Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ulicy Sieradzkiej w Toruniu, przebudowa dróg gminnych w Rogówku, Brzezinku, Złotorii, Grębocinie, Lubiczu Dolnym i Lubiczu Górnym, kontynuacja budowy ścieżki rowerowej w Nowej Wsi, opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki w Lubiczu Dolnym, budowa przedszkola w Lubiczu Górnym, kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej w Krobi i Lubiczu Górnym, nowe lampy czy rozbudowa drobnej infrastruktury w sołectwach. Słuchacie magazynu Gminy Lubicz. To teraz powiemy więcej o jednej z wymienionych przed chwilą inwestycji. Budowie nowego obiektu przedszkola publicznego Chatka Puchatka wraz z pierwszymi w gminie publicznymi oddziałami żłobka w Lubiczu Górnym. Wykonawca, czyli toruńska spółka Urbański, przejął już plac budowy. W ramach inwestycji powstanie 6 oddziałów przedszkolnych i 2 żłobkowe. Łącznie nowo wybudowana podwójna placówka w Lubiczu Górnym będzie mogła przyjąć 174 dzieci. Pierwszy etap zakłada budowę przedszkola w stanie surowym, następny to wykończenie, a ostatni zburzenie istniejącego starego budynku i budowę w tym miejscu placu zabaw wraz z drogami dojazdowymi, w tym drogi przeciwpożarowej. Przeprowadzenie z istniejącego budynku do nowego ma nastąpić w wakacje 2025 roku. Obecnie dzieci w Lubiczu Górnym chodzą do przedszkola publicznego Chatka Puchatka, mieszczącego się w budynku, który mimo iż lata świetności ma już za sobą, wciąż spełnia wszelkie normy. Modernizacja jednak jest konieczna, uważa wójt Marek Nicewicz. To z jego inicjatywy 2 lata temu inwestycja została zgłoszona do rządowego programu Polski Ład. Gminie przyznano 4 900 000 zł dofinansowania. Program gwarantował wówczas 85% wartości zadania. Samorząd miał dołożyć resztę. Okazało się jednak, że na skutek inflacji oraz podwyżek cen materiałów i usług koszt przebudowy wzrósł niemal dwukrotnie. Dlatego początkowo wójt zaproponował wykorzystanie pieniędzy z promesy na budowę dróg, podkreślając, że do tematu przedszkola wróci w przyszłym roku po przygotowaniu montażu finansowego tej ważnej, ale także drogiej inwestycji. To spotkało się z niezadowoleniem części rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, którzy w tej sprawie złożyli do rady petycję. Marta Kamińska, przewodnicząca Rady Rodziców w przedszkolu, na jednym z profili na Facebooku argumentowała: jesteśmy zaniepokojeni o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
Co na to wójt gminy Lubicz? Uważam, że celową manipulacją było takie przedstawienie tematu, które miało wywołać wrażenie, że przedszkole w Lubiczu Górnym jest w fatalnym stanie technicznym. To nie jest prawda, podkreśla Marek Nicewicz. Przeprowadzona 24 marca 2023 roku dodatkowa kontrola wykazała zużycie budynku charakterystyczne dla 30-letniego obiektu. Cytuję wymienione nieprawidłowości. W salach, na korytarzach, w szatni, na zapleczu kuchennym stwierdzono miejscowe odspojenie tapet. To pierwszy zarzut. Upubliczniliśmy wszystkie uwagi na naszej stronie internetowej, aby mieszkańcy, a przede wszystkim rodzice, sami mogli ocenić, jakiego typu są to nieprawidłowości i wyrobić sobie własne zdanie. Bezpieczeństwo dzieci nie było zagrożone. Nigdy byśmy na to nie pozwolili. Budowa nowego obiektu przedszkola wraz z pierwszymi w gminie publicznymi oddziałami żłobka będzie najdroższą inwestycją w historii gminy, kosztującą ponad 9 milionów złotych. Słuchacie magazynu Gminy Lubicz. Tradycyjnie w grudniu w gminie Lubicz, a dokładnie w szkole w Grębocinie, odbyło się spotkanie podsumowujące mijający rok. Nagrody wójta za zaangażowanie społeczne na rzecz społeczności lokalnej w 2023 roku otrzymali Agnieszka Janiaczyk-Dąbrowska, Barbara Jackiewicz, Zbigniew Narloch, Krzysztof Wilczyński, Jarosław Gryckiewicz i Marian Wernerowski. Wójt docenił również 54 wybitnych sportowców z naszej gminy. Listę laureatów znajdziecie na www.lubicz.pl. Słuchacie magazynu Gminy Lubicz. I na koniec w imieniu wójta gminy Lubicz Marka Nicewicza przekazuję wszystkim Państwu, a zwłaszcza mieszkańcom gminy, życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych świąt. To był magazyn gminy Lubicz w Radiu Toruń. Za uwagę dziękuję, Tomasz Kaczyński.